Gospodarstwo Państwa Sadowskich jest jednym z nielicznych na Mazowszu, które zajmuje się chowem bydła rasy simentalskiej. Z początku, jak zaczęliśmy hodowlę simentala, bo ich mamy od 14 lat, bo kiedyś mieliśmy gospodarstwo, że były i czarno-białe krówki i były świnie, i kurki, no tak jak w zwykłym gospodarstwie. I praktycznie u nas w naszym rejonie nie szło mleko. Nie było gdzie sprzedać mleka, bo najbliższa mleczarnia upadła i zdecydowaliśmy się na rasę simentale, bo to jest w ogóle bydło ogólnoużytkowe, że jest i mięso, i mleko po nich. I odpasaliśmy buchajki, po prostu chowaliśmy na opas. Jest to rasa bardzo odporna, długowieczna i co ważne ma duży kaliber, czyli zwierzęta osiągają wysoką masę. W tych niepewnych czasach jest to o tyle dobre, że jeżeli mamy problemy ze zbytem mleka, możemy to stado przestawić na użytkowanie mięsne. Nie ma problemu, że to nam się zupełnie nie opłaci. Natomiast jeżeli jest jakiś problem ze zbytem mleka, cena, ewentualnie jakość nie odpowiada, wtedy rolnik zostaje z problemem, co z tym stadem bydła zrobić. Wiadomo, że HF-y są bardzo wrażliwe i pomimo, że czasami nie można było sprzedać tego mleka, trzeba je regularnie doić. Bydło rasy simentalskiej jest znacznie mniej wymagające od pospolitych HF. Co prawda, im większą wydajność chcemy uzyskać, tym większe są koszty. Jednak białogłowe rekompensują nam to w inny sposób. Są odporniejsze, zdrowsze wymiona. Mają lepsze parametry mleka, lepsze racice po prostu i mniej wymagające w paszy, jak przy mniejszych wydajnościach, bo jak są wyższe wydajności, to praktycznie tak jak HF jest w żywieniu, musi być żywiony. Właśnie o to chodzi przy hodowli simentala, że on ma być mniej kosztowny w utrzymaniu, czyli odchodzą koszty weterynaryjne, jakieś tam zabiegi, na przykład korekcji racic. U tego bydła praktycznie korekcji racic się w ogóle nie stosuje. One są tak przystosowane już genetycznie, że tego u nich nie ma. Mówi się, że zachodnie to lepsze i w tym przypadku faktycznie wydaje się, że tak jest. Warto jednak regularnie kontrolować stado. Jeżeli ktoś ma stado bydła mlecznego, warto należeć do związku hodowców, warto mieć to stado pod oceną, bo wtedy wiemy, jakie mamy stado, jakie mamy poszczególne osobniki w tym stadzie, czy warto wszystkie chować, czy trzeba coś wyeliminować, żeby nie ponosić dodatkowych kosztów. I nie są to zbyt wielkie koszty, natomiast niektóre mleczarnie refundują ten koszt. No i w sumie rolnik do tego nie dokłada, natomiast wie, co hoduje, wie, jaką paszę przygotować, żeby to mleko było i w dużej ilości, i bardzo dobrej jakości. Mleko cementary ma lepsze parametry pod względem białka i tłuszczu, no, lepsze jest na przerobie serowarskie, na sery różnego rodzaju, bo ma większą zawartość białka i tłuszczu w mleku. Bydło simentalskie z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Ich mleko jest bardzo dobrej jakości i idealnie nadaje się do wyrobów serwowarskich. Zobaczymy, może wkrótce Polska stanie się nie drugą Irlandią, a drugą Szwajcarią.